Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w nowej serii, w nowej grze na moim kanale, a jest to New Car Game Breakfast, taką właśnie nazwę dostała ta gra. Powiem wam, jest to coś, czego brakowało właśnie na tym kanale i mam nadzieję, że wreszcie się odnajdę w jakiejś takiej grze, która wam się spodoba i troszkę was oderwie od farminga. Jest to totalna rozpierducha, powiem wam tak. Już kiedyś szukałem takiej gry, ale nie mogłem nic takiego znaleźć. Nie wiem, czy kojarzycie Demolution Tracker, coś w tym stylu. Było kiedyś na Extreme Sport taki kanał, gdzie naprawdę takie samochody były, klatki bezpieczeństwa, rozpierducha po całości, stadion w Strzępach. Ale bez zbędnego gadania, aż mi się tutaj język plącze, bo naprawdę jestem mega zaskoczony, że właśnie udało mi się wczoraj przez przypadek, że tak powiem, znaleźć taką grę. I w dzisiejszy odcinek to będzie taki poglądowy, jest MP, także myślę, że na dniach z chłopakami powinniśmy coś ogarnąć. Jest też kierownica podłączona, chwilę wcześniej ja podłączyłem, zobaczyłem jak się gra. Czekajcie, ja to bym sobie najpierw jeszcze może jakieś malowanie zmienił. O, taka pszczółeczka ładna. Mi się wydaje, że pszczółeczka może być, powinna nam się ładnie odznaczać. No i co? Chyba najfajniejsze będzie wziąć, to będzie stadion. Weźmy stadion na 4 minuty, bo zrobimy sobie ze dwa takie meczyki. Deathmatch, nie będziemy tutaj brali teamów, automatic, jeszcze pojedziemy sobie na normalny, bo na hardzie niezbyt powinno mi dobrze pójść. Ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Ta gra ma różne rodzaje wyścigów. Są normalnie, wiecie, takie tory wyścigowe, są też w terenie różne wyścigi. Także na pewno powinna gra wam się spodobać. Adam Mechanik będzie u mnie oczywiście zatrudniony, ponieważ przyda mi się do naprawy auta po takich właśnie meczach. Klikamy już Enter i ciśniemy sobie. Dźwięki powinny być bardzo głośne, dlatego też myślę, że będzie idealnie wszystko. Powiem wam, często ten komentarz do tej gry nie będzie jakiś tam świetny, ponieważ tu nie dużo trzeba komentować, ale już pięknie, tutaj mamy jednego wywróconego, jakieś punkty na pewno poleciały. Zrzućmy sobie może bieg. To jest to fajne, że mogę sobie biegi zrzucać. Jaro, jak sobie jeszcze to na kierownicy podepnie, to miazga, chłopaki wrócą po szkole, zaraz pokażę im grę. Mam nadzieję, że im się spodoba i będą chcieli ze mną w to też również pograć. O, nie warto, powiem wam, się zatrzymać, bo wcześniej mi już tam wyjaśnili ze dwa razy. Tam ktoś uciekł, nie wiem, co on się tu boi. A. Dobra, trochę mu pomożemy, że tak powiem, a jakieś punkty już za rozwalenie dostaniemy. Dobra, możemy się rozpędzić wjeżdżając właśnie tu na tą... O kurwa, to niezłe rozpędzenie. Dawaj na czołówek, koleś. Patrzcie, nie mogę teraz... O, jest nasz. Są też kamery ze środka, patrzcie jak to po prostu wygląda. No mówię, wczoraj przez przypadek natknęliśmy się to z Jarem, godzina pierwsza w nocy. Jaro pomyślał, że kupi sobie farminga 13, ponieważ chce zostać już takim full DBS farmerem. No i przez przypadek na jakiejś tam stronie znalazł takie że tak powiem, paczki gier. O Jezu, co tu się dzieje. Można jeszcze mieć takie kamerki właśnie. O, no to żeśmy go wyjaśnili na sukę teraz. Czekajcie, była trochę wyższa, dalej kamerka. O, ta będzie świetna. I właśnie ja roznalazłem tam jakiś pakiet gier, że za jeden funt mamy około, nie wiem, tam 10 gier. Jakieś tam w ogóle symulatory farmingowe, takie różne duperele, symulator wózka widłowego, wiecie, no pełno jakichś rzeczy. Tamten już myślałem, że go pojedzie wyjaśnić. O, no teraz troszeczkę sobie żeśmy rozwali... Patrz jaki ham. Prosiłbym mnie uderzyć. No, halo? O, sam się wywalę, dobra. No i dokańczając właśnie, Jaro zakupił właśnie ten pakiet, pobierał sobie gierki i ja tam później następny pakiet znalazłem właśnie z samochodówkami, że tak powiem. I była taka gra, no wiele gorsza, tak, niż ta, co mamy ją tutaj. I tak kurde mnie tknęło, że kiedyś, o, to my tam mamy rozpierduchę, temu to już chyba nic go nie uratuje. Nie, no jeszcze coś go tam ratuje, ale widzę, że już bez koła. Koleś co... No to się ładnie pomęczył. O. Opony na pryzmę do kiszonki. No ja pierdzielę, można... To kurde, multipla... Patrzcie tego kaskadera. Ręcznie tutaj słabo dość, że tak powiem wam chodzi. No to ten wyjaśniony. O, my też. Ale nas przykurwił. O ja... Jaki gazik się nam zrobił z tego. No nie mam pytań, ogólnie tutaj się zarabia kasę, kasę zarobimy, to na pewno będziemy mieli troszkę lepszy samochód. O.
tutaj też chodzi, żeby jak najwięcej przetrwać, mieć jak najmniejsze obrażenia, ale zadać tych obrażeń przeciwnikom jak najwięcej, 49 sekund, jak macie zamontowany czas. No i później mnie tak tnęło, że kiedyś zawsze była sobota, to soboty chyba leciało, jak się dobrze nie mylę, miałem Extreme Sport. Lubiłem sobie tam poglądać często jakieś i było właśnie taki tor i rozpierducha. Fakt, że nie było tam 24 samochody, tylko tam po 12, coś w tym stylu. O, już bardzo ciężko się kontroluje tym samochodem. O, jak widzicie, wszystkie części pozostają pięknie na tym stadionie, nic nie znika, także no naprawdę daje to mega... Co to... A... Nie wiem, czy widzieliście to samo, co ja. I mnie tak tnęło, ja taką grę już szukałem, o kurczę, bardzo, bardzo dawno, podobał mi się ogólnie ten Need for Speed. O shit. Serio, skończyliśmy na 19 pozycji z racji tego, że się zapaliliśmy, gdyby nie to, myślę, że o wiele więcej punktów by było. No i wczoraj właśnie Jaro mówi, że jest taka, znaczy to się nazywa Demolition Tracks. Tracker, spisałem to i właśnie natknąłem się na tą grę. Ta gra jest chyba z 2013 roku, fakt, że jej wcześniej nie widziałem, troszeczkę kosztuje, bo 34 euro trzeba było zapłacić za nią, ale mi się wydaje, że warto. Nie chcę się tu jeszcze bawić, na pewno nie będę sprzedawał, przydało mi się jakieś rzeczy, czekajcie. Nie, nic tu nie mogę kupić do tego auta. Myślę, że tu trzeba naprawdę troszeczkę odblokować, żeby można było się bardziej pobawić. Market, jednak coś mamy. Mamy opony. Czekajcie, co tu jest? Fuel system. Szkoda, że ta gra nie jest właśnie w polskiej wersji językowej. Moglibyśmy kupić większy silnik. Ile my mamy hajsu? 6000. Mamy 6000, tak? No to możemy kupić sobie taki za 600. Jest git. Montujemy od razu. Tu też możemy, nie wiem, tu skrzynia by była? American, aha, tutaj, albo to do danego samochodu to jest. Nie wiem, kurczę, muszę naprawdę poogarniać tą grę. Jeśli ktoś to grał, niech mi da jakiś fajny poradnik, co tu mogę sobie porobić ciekawego. Brakes. To jest właśnie American 2, nie wiem, czy to będzie, czekajcie, zobaczymy. Nie, tu nic nie mamy ciekawego, a z tyłu? Bo tu pewnie no, silnik jest z tyłu, tak. Ale tu nic nie ma. Dobra, polecimy sobie jeszcze, ale teraz sobie coś... O, mamy Small Stadion. To tu taki dwuminutkowy sobie zrobimy. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Naprawdę, grałem tylko ten jeden stadion, chciałem sobie ustawić kierownicę i od razu lecieć z nagrywaniem dla was. Myślę, że ta seria dwa razy w tygodniu minimum musi być. Zobaczymy. O, ja pierdolę. Serio? No to tu ja nie chcę wiedzieć, co tu się będzie działo. Klikamy Enter, palimy naszą kobyłę. Nie wiem, bierzemy od razu tego naprzeciwko chyba, jo? Aha, oni wszyscy... Nie, jednak duży stadion będzie o wiele lepszy. Tutaj za dużo jest nas. Musiałbym wziąć na przykład na 5. O, te, o, tutaj mam te duże samochody. Ale gazika zdejmiemy. O, backflip, kurwa. 480 stopni na raz. Takim dużym autem to zobaczcie, można troszeczkę porobić. O dobrze, pięknie w tył go trafiłem, o to mi chodziło. No przód będziemy zaraz mieli zniszczony cały. Patrzcie, no ręcznie zaciągam. No jakoś tam, o, poszło. Opony trzeba dobrze dogrzać, gitara się ma będzie. Wiedziałem, że to nie będzie dobry pomysł. Jak z kabiny wygląda to? Pięknie. Ogólnie traktorkami tu nawet można się rozkurwiać. Ale to mówię, w następnych odcinkach to wszystko sobie poogarniamy. Dobra, pięknie, mamy go, wyprostowaliśmy. Jakaś ofiara, cel, tu. Pas. Oho, chyba ktoś obrał też nas za cel. A trzeba stąd jak najszybciej wyjechać, bo może być nieciekawie. No i myślę, że będzie się działo na MP, na pewno niezłe jajca by były, tak wam powiem. Tam już widzę koleś, zaraz będzie się jarał chyba. Przodu my już w ogóle nie mamy, jak widzicie, zero uszkodzeń przodu, bo go nie ma. Ręcznie nawet już mi co, słabo łapie. Dobra, jest redukcja, o, gazik. I w nim do środka. Dobra, wyjeżdżamy, nara, proszę mnie przeprosić. Dobra, gitara się ma. No to mnie koleś porobił, niezły kurwa przyjebanie gościu. Właśnie zobaczcie, w tych dużych samochodach te przody się tak nie niszczą jak u nas, a w moim chwila, zobaczcie, 2-3 uderzenia nie mam przodu. Koleś się tam jara nieźle.
Aha, nie mamy prawej opony. Jesteśmy znów na 11 miejscu, 11 chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że kiedyś wbijemy do pierwszej dziesiątki. Na pewno trzeba nauczyć się gry i mówię, no tu dużo robi samochód. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie, nie wiem czemu jakiś błąd mi dziwny wyskoczył, że przerwało mi nagrywanie, ale prawdopodobnie nie utracę właśnie tego naszego pierwszego. O! Ja chcę zobaczyć to, czy dam radę. O kurwa, co to jest? Są kosiareczki jakieś. Case Lamborghini. Renówka. Aha, dobra, tu są, czyli muszę po prostu kupić taki mały, zobaczcie tutaj jaki karawana była. No te małe gaziki jak mój, no niestety są zbyt małe na totalną rozpierduchę. Ale fajnie, fajnie, że jest bardzo dużo takich terenowych. Dzisiaj trochę troszeczkę się porozwalamy w następnych odcinkach, ale się... mamy cel, dobra. Więcej się pościgamy. Także tutaj no cały czas chodzi praktycznie o rozwalanie się. No tutaj jak sami widzicie trochę bardziej bokiem zawisała jakaś belka tutaj od kostka Sipny. To koleś tu już z przodu nie masz raczej. Ale szkoda, że go nie trafiłem. Oj, trochę lepiej wyszedł. Uszkodził mi prawe koło, którego już chyba ewidentnie nie mamy. Nie, jeszcze mamy. A myślałem, że da się jednak te kostki przesunąć. Także mówię, następnym odcinku już postaram się ogarnąć jakiś nowy samochód. Jeszcze może zdążymy sobie nawet nagrać jakiś wyścig, bo też żeby ta gierka wyjdzie wieczorkiem. Farm Eksperta zapraszam, bo wydawałem w południe, kto nie oglądał wczoraj Spin Tires. Także trochę nowych gier na kanale, robimy troszeczkę, że tak powiem, nowości. Troszeczkę i mówię, te większość gier też będą od czasu do czasu, ale już nie tak często. Ponieważ no nie ma co przynudzać, widzę jaka jest aktywna na niektórych grach, trzeba szukać tych optymalnych rzeczy na kanał. Nie znikną te gry, wiadomo, tylko po prostu będą, no tak jak będę miał wenę na nie, żeby nagrać naprawdę lepszy trochę odcinek, żeby wam się to bardziej spodobało. Bo tak jak widzimy, koleś chyba do pierwszego miejsca leci, prawie nikt go nie przerysował. Chyba, że on też nikogo nie trafił. O ty kurde. Mam cię. I mam nadzieję, że wam się naprawdę seria spodoba. Nie wiem ile łapek wybijecie, to już od was zależy. Ja będę się cieszył, każda łapka mnie motywuje na pewno do nagrania kolejnego odcineczka dla was. Dobra, lecimy sobie na prędkości. Mówię, no z chłopakami ciężko mi teraz ogarnąć na farminga, dlatego też Need for Speeda nie ma. A myślę, że jak... No kurde, serio, jeszcze tak chciałem wjechać. 17 byłem, no tutaj nie poszło nam zbyt dobrze. O, ale zarobiliśmy, byliśmy nie wiem czemu. Heavy hitter, jakąś tam odznakę dostaliśmy na pewno. Nie wiem, no szkoda, że nie znam angielskiego, tak? I don't English understand. Continue. Jakaś kasa nam wpłynęła na konto. Czekajcie, myślę, że market, cars, no kurczę. Już możemy kupować, czekajcie, co my bierzemy? O, jest i traktorek, nie no, tu będzie patola trochę. 6000 mamy. Co byśmy mogli kupić? Wiecie co? Zrobimy inaczej. Będziemy kupować samochody na każdy inny odcinek. Myślę, że będzie super sprawą. Teraz pojedziemy sobie się pościgać. Moody typ. Nie wiem co to jest. Fajnie wygląda. 20. Nie no, chciałbym jakiś... O. Coś takiego. Zobaczymy. I okrążeń? 3 najczęściej się robi okrążenia. O, przekozacko to wygląda. Dlatego też Need for Speed cierpi, a chcę jakieś samochodówki. Miała być zderana ogólnie seria, taka na kilka, na 4-5 odcinków. Ary mi właśnie ją polecił. Będę miał kiedyś więcej weny, to na pewno to nagram. I ja pierdzie, poczekajcie, zobaczymy sobie jak wygląda tor. Dobra, tutaj mamy zaraz pierwszy szybki zakręt. Aha, czyli to będą same okrążenia, czyli totalny rozpierdziel. Bo będzie polegało to na tym, żeby się po prostu powyprzedzać, powypychać. Jest fajne okrążenie jedno, gdzie w pewnym momencie ci co jadą z przodu stykają się i tak na te... No rozpierducha jest totalna wtedy. O jeny. Ale mnie wyrzucił. Poszliśmy w pole, kurwa, tą karawaną tam. O, widzę, że tu panowie też dosyć ciekawie się zabawili. No kurde, szkoda, że na początku odcinka tak szybko straciliśmy. Ciężko jest skontrolować. Chwila, moment, jesteśmy bokiem, właśnie tak jak teraz. O, ale przejechał tutaj. Muszę na pewno ogarnąć troszeczkę ręcznie. Aha, czyli tutaj się jeszcze w prawo, myślałem, że gdzieś w lewo już będziemy kręcić. Zobaczymy, wejdziemy na ręcznym. O, nie.
ręcznie jeszcze nie opanowany do perfekcji, ja spokojnie pogram sobie tutaj. No to niezłe dymy, gościu, tu były. O, coś w tym stylu będę chciał wchodzić. Naprawdę, tu chwila, momenty się odbija, trzeba gaz kontrolować. O Jezu, patrzcie, co mnie rzuca. Aha, no to żeśmy... To żeśmy ładnie wyjaśnili. Podoba mi się to, że że można rozwalać te rzeczy. I nie wiem, na przykład się nie zawiesimy o nie, czy coś w tym stylu. Szkoda, że mi tak odjechał. No i patrzcie, kontrola... Przyjebie we mnie, wiedziałem. Ten też? Przyjebie mnie, proszę. Jesteśmy ostatni. No nie poszło nam za dość ciekawie, aha, no jemu też. Nara, gościu. I trzeba to będzie pogarnąć na pewno lepsze trochę prowadzenie się. O, już lepiej. No i patrzcie, widzieliście to, jak mnie nagle obróciło? To jest troszeczkę nienormalne, bo raczej tak szybko by mnie nie obróciło, to mnie boli. Dobra, będziemy ostatni, no niestety kiedyś będę musiał tą grę ogarnąć, ale ja się nie stresuję, że mi nie idzie. O kurwa, chyba mnie już dublują. No, patrzcie, w lewo, w prawo i koniec. Już jadą jakieś kolesie, ja pierdziele. Dobra, chociaż nie będziemy mieli nudno. Nie, im lepiej idzie, no para, nie, no nie mogę opanować w ogóle tego samochodu. No już myślałem, żeby we mnie uderzył. No dawaj, Andrzej, dawaj, spokojnie. Za mocno odbijam chyba. Dobra, easy. O Jezus, już ty. No jaki... To chyba ten sam, co wtedy mi, ja go wypchłem. Bo niebieski był. Patrzcie, rozwalę? Rozwalę, super. Teraz wiesz, w innych grach bym musiał szukać miejsca, gdzie bym mógł normalnie wjechać na tą mapę. A tutaj tak nie ma, gdzieś się rozwalę, to niestety tracę dużo czasu, ale muszę wracać. Nie mogę opanować go w ogóle. Może opony tutaj inne powinny być, nie wiem, nie mam pojęcia, muszę się nauczyć tej gry. O, patrz, lekko pojechałem, o ja pierdolę. No to nieźle mnie wyjaśniła skarpa. Ej, może w środku mi się będzie lepiej kierować w ogóle. To niezłe kierować. Wiedziałem, że we mnie uderzy. Wiedziałem. Nie, no naprawdę, gra jest przekozacka. To ja wiem, że mi się strasznie podoba. Po prostu muszę nauczyć się. Nie, w środku będzie się lepiej grało. Będę lepiej mógł opanować ten samochód. Zobaczę jeszcze po kilku zakrętach. Ale już widzę nawet teraz, patrzcie, na prostym. Za szybko ściąłem. O, jest lepiej o wiele, czyli będzie jakiś progres w następnych odcinkach. A ja co, żeby was za długo nie przynudzać, chyba że zrobimy sobie, wiecie co, przyjadę jednak, żebyśmy nie... Restart zrobię. Chcę się poprawić, zobaczymy, czy jeżeli przyjadę w środku, będzie to o wiele lepiej wyglądało. Dobra, to już widzę, panowie zjeżdżają na lewy, będą ścinać zakręt. My wejdziemy sobie po długim łuku. Oho, po długim łuku. Dobra, spokojnie. Ociągniemy peleton troszeczkę. Nic się nie stało, nie będziemy chyba ostatni. No i patrz, nie. To jest źle coś ustawione, za szybkie mam odbicie tą kierownicą. Lekko tylko za... tutaj niezłe dymy wychodzą. 21 sekund nas stracimy. Tu dobry ręczny. Już o wiele lepiej. Kurwa, tylko nie przebita, nie pęknięta szyba, przebita. Przebita może i nasza opona. Nie, jest lepiej, jest o wiele lepiej. Jak sami widzieliście już po tamtym zakręcie. Ręczny. No i patrzcie, to odbicie. Nagle później jest takie odbicie, którego nie jestem w stanie ogarnąć w ogóle. Dawaj, bo będziemy ostatni, już mnie wyminął. No tak, po lewej stronie mi pisze. Tutaj akurat nie gram MP sobie. Zobaczymy, jak ten zakręt.
Muszę chyba puszczać gaz, bo po kontrze już na zakręcie. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Już lepiej, już lepiej, jest progres. Ajajajaj. Kurde, przeszkadza mi strasznie. O. Wow. Nawet na takiej kamerze można ładnie objechać. Ty gościu! Minąłem go przed całą metą na farcie. Ja już chyba powinien skończyć to okrążenie. O dobra, jeszcze mi się udało ładnie przejechać. Winner 13 players. O, widzicie jednak jak gaz puszczę jest lepiej. Od razu mnie tak nie rzuca. Tutaj jest błąd, mój błąd. Ale dobra, easy, easy. Nie ma co się przejmować. Nawet to ostatnie okrążenie objechaliśmy, patrzcie. Jest grid. Podoba mi się, tak że będziemy na pewno, ja sobie zaraz wychodzę, wrzucam wam ten odcinek, ja sobie będę już w trakcie grał. I co, ja wam kochani dziękuję serdecznie za uwagę i do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Także łapkujcie, subujcie, komentujcie. Na razie, trzymajcie się, cześć!